Dzisiaj na tapecie bułki codzienne z bardzo fajnej książki. Zwięzłe przepisy wychodzą i mam oczywiście, w końcu się dorobiłam, super pomocnika, który zagniecie za mnie ciasto. Tu już zaczyn drożdżowy się robi. Tutaj masełko roztopione też czeka, żeby później dolać. Także niedługo mieszamy, godzinkę postoi. Później podzielę je na takie małe kuleczki po około tak 60 gram. No, poukładam na blaszce na około tak pół godzinki, żeby drugi raz wyrosły, bo ciasto drożdżowe najlepiej, żeby wyrastało dwa razy. Wtedy jest takie bardziej puszyste, no i fajniejsze. No i 30 minut jeszcze sobie podrośnie, jako taka fermentacja końcowa, potem natnę je żelatko, żeby tak fajnie popękały. Mam nadzieję, że się uda, bo zawsze to pękają tak dziko, że szok. No i na kolejne 10 minut, żeby troszkę sobie podrosły, a później pieczemy w 200 stopniach przez około 15-20 minut. Trzeba sprawdzać. Najlepiej od spodu popukać, jak taki jest głuchy dźwięk, to znaczy, że jest upieczona. No i tyle. Zobaczymy, jak wyjdą.